Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Tylko sprzed trochę po godzinie, tylko trochę za cicho. O. Okej. Okay. Dobra, lecimy zwiedzać stolicę w takim razie. Chociaż? Nie, czekaj. Czekaj, stolicę czy. Dobra, na razie jeszcze stolicę, ale jak dojdziemy do tego. Jak dojdziemy gdzieś bliżej do tego ziomka i go pokonamy. Przesłane nadzieję, że to będzie w pobliżu miejsca łaski, no to wtedy wycofniemy się do tego. Wtedy się cofniemy do rzeki Siofra. Bo wyczytałem, że do stolicy jednak warto iść trochę później, tylko w sumie nie jestem pewny, czy chodziło. Jakby widziałem dwie różne opcje stolicy w takiej mapce poglądowej, nie? Za levele. I nie wiem właśnie, o co chodzi z tym. Magiczny smart, 3 sztuki, spoko. W sensie nie wiem ten. Nie wiem, jak to rozumieć, nie? W sensie. Czy to jest ogólnie nie iść do stolicy na początku, czy po prostu iść później? Robiony do zgniętego palca, okej, okay, czyli useless rzecz tak naprawdę dla mnie. Chyba nie, czekaj. Jeszcze raz, co to dawało, muszę sobie przypomnieć. Odkrywa znaki przyzwania. O. Dobra, z tym useless to trochę przesadziłem, no ale. Jakieś mega mi to pomocne. Czy pomocne? Mega. Nice. Mega użyteczne też to dla mnie nie jest. Ze znaków przyzwania rzadko też korzystam. No kurde, spore to drzewo. Czy to spokój? Dobre pytanie. Tam pusta jak na razie z tego co widzę. Tutaj na dół. Jak zaskoczę to się zabije, więc nie mam zamiaru tam iść. Wow, serio? Już tutaj jest miejsce łaski? Trochę blisko, nie uważacie? No, siadać nie będę, bo nie mam po co. Ale zobaczmy co jest dalej. Lyndell, królewska stolica. A, ciekawe, czy ten smok się nagle obudzi, jak tam zejdę bliżej, co nie? Się aż prosi. Tu, skrót, okej. Okay. Obfitość. Ja może lepiej się go pozbędę. Pasek białego mięsa, dobra. Czekaj, ta. Szybko potrzebuję wrócić do mieczyka wężowego boga, żeby odzyskać zdrowie. Dobra, i tak jeszcze jedno dziabnięcie. Okej, okay, mam maksimum. Teraz wracamy do Tany. Okej. Okay. Jest to jakiś sposób na załatwienie wroga. Ktoś podchodzi chyba pod drobne tortury, tak myślę. Fajne jest to, że jak ma się tak wystarczająco długą broń albo wystarczająco mocny cios, tak ktoś odskakuje i się go walnie, no to on dostaje takie momentalne przyziemienie. Dobra, naelektryzujmy kutanę. Myślałem, że on kurde tutaj kogoś pali, ale nie mam tak tylko zionie ognia na cały ten obszar. Złoty rąb poziomu 7, spoko. Jakieś laboratorium alchemiczne widzę. Albo perfumiarskie. No. Trzeba zrobić backstabę i odzyskać skupienie. Mogę to olać. Okay, dwa przejścia. Tutaj. Winda, która prowadzi niżej. Okay, ten widać było po nim, że wstanie.
Dobrze. Kolejny z perfumiarzy. Kolejny ziombel. Chroniące piguły. To był chyba nasz kolaton z gnilizny, jeśli się nie mylę. Pusta. O nie, nie pusta, jest drabinka. Dobra, czy jest tu gdzieś ten? Góra spróbuj tego. Okej. Okay. Czy jest tu gdzieś miejsce łaski może bliżej? Bo skoro mi teraz zszedł ten buff, to mogę sobie teraz wziąć ten mieczyk. I się podhealować na nich. Rebejskie buty. Proszek Mirandy. Przeby mi będzie chwała. No okej. Okay. O, takiś cwany! Pierdole! Cyk na plecki, bo ci się należy. I zdychaj. Rebejskie odzienie. Dobra. Nie, podniszczony prosty miecz. Katana. Tutaj naga kiba. Ty właśnie, w sumie ona byłaby teraz lepsza, przecież to przełamuje... Ten specjal z tej katany przecież przełamuje obronę. Plus nie da się go blokować, więc... Podwójny wygryw byłby w tym momencie. Kowalski level 6, spoko. Dobra, pewnie da się przeskoczyć, aczkolwiek ja wolę tego nie robić. No i dobra, to chyba nie ma nic więcej, tak patrzę. No nie, dobra. Co jest z drugiej strony, za tym rycerzem? O, come on! To było w ogóle jakaś seria. Zacznij coś od perfumiarzy. A nie, jednak nie, to była seria z powtarzanej kuszy. To chyba ge... Wal się na pysk! To jest chyba Avelyn. Gość mi strzelił 3 albo 4 bełtami naraz. Bo miałem mówić, że ktoś chyba Gaelowi kuszę zajebał, ale niestety w przypadku Gaela ta kusza miała aż 10 wystrzałów z rzędu. Flaszka. Jeszcze jedna, tak na wszelki wypadek. Ja pierdolę, no nie spam tym z łaski swojej! Masz kurwa sztylet, to go użyj! Proszek Mirandy. Rozgrzewający kamień, który w sumie nie wiem, czy daje cokolwiek. No co, ten tak po prostu stoi i nic nie robi? Złoty runy level 3. Co, ja chcę użyć flaszki? Nie, niekoniecznie. Myślę, że wielkie leczenie będzie lepszym wyborem. A czekaj, jestem, przyszedłem. Dobra, dwie ręce. Co jest z tej strony? Ludzie, no bez jaj! Serio! Ja pierdolę, to mogę tak po prostu obejść.
Ale magia też się fajnie sprawdza na niego, ale jednak... Jako, że gość ma metalową zbroję, to myślę, że jednak piorun sprawdza się tutaj lepiej. Może na prawo mówisz? A, że tego ziombla. Dobra. Uważałem. Ja Mikeli. Cyk. Znam, że chcę zbuffować to ostrze, ale... To nic. Żegnam. Cyk. Czy chcę użyć tego jeszcze raz? Może niekoniecznie. Dobra, nie muszę jeszcze chyba używać flaszki. Aha, okej. Okay. Czyli gościu stoi jakby pilnując wejścia, ale chuja, nie otworzysz tych drzwi. Tutaj też nie przejdę. Czyli to jest w sumie ścieżka po nic tak naprawdę. Dobra, co jest z drugiej strony? A, skubaniutki. Jak się skampił. Adios. Dobra, tak. Pierwsze błogosławieństwo runu. Może tak, może na razie jeszcze nie będę używał flaszki. Użyję sobie tego. Mam tego mało, a akurat to jest fajna rzecz. Akurat sztyletów tu mamy. Okej, okay, no to wykorzystajmy od razu. Powinienem mieć. Tutaj. Dobra. Ile ich tam jest, tych sztyletów? Ciągle za ma dużo. Znaczy za dużo, za mało zbieram. Au! Okej, to był fuks. Chyba krwawienie mu weszło. Dobra, padł. No i teraz już powinno ja spokojnie mi wystarczyć miejsca. Bo raczej 200 sztuk tutaj nie było. To powinno wystarczyć. Było 7 i 5. 8 sztuk tylko tu było. No dobra. Dla mnie spoko. Skradanie. No, wątpię, żebym mnie nie zauważył, gdybym się przeskradał. O, mogę wezwać ducha do pomocy. Złoty run. Tutaj, jak na złość, nie ma kurde skrzynki. Że jest z tej strony, ale jak jest z tej strony, to tego oczywiście tak nie otworzę. Brama, okej. Okay. O, ty, czy to jest ta brama? Czy to jest ta brama, o której myślę? Czy mogę ją otworzyć? Zawróć ogień. Otwórz. Yes! Pięknie, mamy skrót. Może nie tutaj, bo... Czy nie, wschodnie mury? Nie, to jest miejsce łaski tam na tym, ale... O! O! Okej. Okay. Okej, okay. Nie tego się spodziewałem tu zobaczyć. Wróć, nie to chciałem, nie to spodziewałem się tu zobaczyć. Proszę, aberracje. Trochę żeśmy się nie widzieli. Bestii. 3 sztuki. Proszę bardzo. Gdzie prowadzi? Tutaj, jakby na obrzeża. Tutaj oczywiście konia nie mogę przyzwać, mimo że jest miejsca wystarczająco. No proszę, aberracje czczące perfumiarze? Ciekawe. Kurwa, za daleko byłem. Młody motyl.
Kurwa, czemu mi namierza te aberracje z góry? To do mnie rzucił. Czy do mnie? Kto we mnie rzucił? Nie do mnie. Okej, widzę, że mam jakąś tarczę, która pochłania dosyć duże obrażenia. Albo po prostu jeden strzał od przeciwnika. O, a dobra, to już ma więcej sensu. Żegnam. Szybka flaszka. Szata perfumiarza. No co tym razem? Gleba. Stary kieł. Aha, i ze... Nie, no kurwa nie wierzę. Za taką grupę nie dostałem odnowienia flaszek? Już to już zachodzi kurwa o żart. No jak się da to backstaby robić, żeby odnawiać skupienie? Nie poważnie, dlaczego oni się modlą? Żyjemy Pujorun. Przez chwilę myślałem, że się jednak modlili do tego większego typiarza, no w sensie do tej, wiecie, Lwi Aberracji, jakoś tak się chyba nazywał ten boss wtedy. A teraz stał się zwykłym przeciwnikiem, także intrygujące. Mam nadzieję, że nie będzie go, nie będzie ich więcej. Okej, na razie jest spokój. O, kolejna winda? Chyba tak. Dobra, ciąg za wajchę, krung. Dobra, i gdzieś tu wychodzimy. Tylko... W sumie, gdzie jest to gdzieś tu, tak naprawdę? Ooo! W kierunku boskiej wieży, że się udałem teraz. Proszę, proszę. Wiesz, czy jakieś miejsce łaskie, żebym tutaj szybciej wrócić? Widzę, że jak na złość niestety nie ma. I nie ma wielkiego... I zamknięte runem, trochę jak widzę w DS-ach 1. Zanim zdobyłem naczynie władcy. Podobna bariera. Co żeś zostawił? Kamień Kowalski level 4. Może być. Co jest tutaj? Talizman Czerwonego Smoka plus 1. Spoko. Nie masz prawa. Zamknięte przez Morgota obdarzonego łaską. Okej. Okay. No, czyli tak samo jak w DS-ach 1. Dopóki nie zrobię czegoś, no to nie będę mógł przejść dalej. Ale szkoda, że jakiegoś miejsca łaski tu nie ma. A jak na złość pewnie jest za tą pieprzoną bramą. Czyli niestety, teraz muszę się specjalnie cofnąć. Specjalnie muszę się cofnąć teraz. Całą tę drogę, jaką tu przebyłem, do tego miejsca. Na szczęście przez to, że już trupów nie zabiłem większość, to już same trupy będą. No i musimy eksplorować dalej. Dobra, to już bezpieczna. Wysokość jest. Naprawdę, jedyny, znaczy jedyny, jeden z większych plusów właśnie Eldena jest to, że jak nie walczę i sprintuję, to mi nie schodzi wytrzymałość, nie? Szlachetne mięso, okej, okay, spoko. To jest jeden z wielu plusów, jeśli chodzi o takie bieganie o fight, nie? Bo niestety, ale bywało tak, by... Do przewidzenia było, że wstaniesz, gościu. Jak chciałeś udawać trupa, no to trochę ci nie wyszło. Za mało ragdola było w tym twoim trupie. Dobra. A tu w ogóle już typa chyba ominąłem? Czy... A nie, to jest tylko koksownik. Dobra. Czy
chyba, w sumie nie wiem, czy to się kwalifikuje jako koksownik, czy koksownik to jest tylko taki, taka wielka jakby pochodnia, nie? Znaczy pochodnia, taki wielki zbiornik, w którym się coś pali. Najczęściej oczywiście ogień. Tego nie jestem akurat pewny, no ale... Dobra, i tu jeszcze jest przejście. Tak w ogóle... Póki nie muszę iść tam dalej, gdzie mogę przyzwać sobie, nie? Gdzie mogę sobie przyzwać ducha, no to wolę to sobie na razie odpuścić. Bo skoro mogę tam coś przyzwać, no to pewnie będzie walka albo z jakąś większą grupką, albo z jakimś minibossem. Mam szukać broni. Tutaj. Okej, okay, pusto, czyli jest sam. Jak tak patrzę, to pewnie jest to jeden z tych z tego kultu smoków. Ja niestety mam jedną flaszkę tylko leczącą, więc... To będzie problem, niestety. Dobra. Nie wiem, złota nie. O, na pewno sobie zbuffuję obronę. Tego aż szkoda nie wykorzystywać. A i to jest to samo, co tamten użył. Dobra. Dobra, pójdźmy może tutaj w drzewcowe ostrze. I oprócz tego... Pójdźmy... A nie, czekaj, nie, bo ty... Nie, bo dobra. Chciałem mieć nałożyć na to jakiś efekt, no ale to jest specjalna broń, na to nie mogę nałożyć efektów statusowych. A nie, to jest kolejny rycerz Tygla! Po prostu, dobra. Kurwa! Ojej, to jest ten! Kurwa! Nie wierzę! Ja pierdolę! Jak walczyłem z tym gównem, kurwa, w grobowcu Aurizy, to go zajebałem, kurwa, na w moment! Jedna flacha, druga flacha. Leci! Dobra. Flaszka. Zaliczyło mi tę flachę na szczęście, kurwa! No, dawaj, jeden cios! Jest! Ja pierdolę, no było kurwa za blisko, niestety. Dobra, weźmy sobie do tego mieczyka może. Bo już dawno go nie dzierżyłem. I zobaczmy, czego żeś pilnował. Run bohatera, piąty poziom od razu. Okej, chyba nie miałem wcześniej takiego rodzaju runu. Miałem tylko złote runy, ale run bohatera chyba jeszcze ani jednego. Pokaż mi to. A nie, miałem jeszcze run bohatera pierwszego poziomu. Gdzie go zgarnąłem? Nawet nie wiem. Zobaczmy. Jaka jest różnica między tymi runami? Tutaj runy zmieniają pokarm dla zrobienia zmatowieńca, zakładając, że uda ci się znaleźć stłuszkę palców. Nawet teraz runy są nasycone mocą życia. Czy widzisz wznoszące się złote drzewo? Ci, którzy urodzili się u stóp złotego drzewa, są błogosławieni, a przynajmniej nadal wierzą w to ludzie z płaskowyżu. Okej. Okay. Dziesiąty. Błogosławieństwo złota w najżywszych odcieniach spadło na tych, którzy służyli mu jako pierwsi. Run bohatera pierwszy poziom. Niegdyś na polach bitew walczyli bohaterowi szczodrze pobłogosławieni przez złote drzewo, udowodniwszy, że zasługują na ten zaszczyt, po prostu umierali. Aha, okej. Okay. Tutaj jest to samo. Tylko wielkość runu widzę jest mniejsza i tak jak pustki jakby w środku. Tak, intrygujące. Kolejna winda. Dobra. Gdzie mnie to zaprowadzi? Powiedz, że tak! Tak! Skrót! Dziękować! Thank you very much! Dobra. Już mamy dłuższą trasę ogarniętą, jeśli chodzi o bieganie. Niestety, to użycie tej trasy będzie wymagało zmierzenia się z tym rycerzem.
no ale wiadomo, jego mogę też zawsze po prostu ominąć i mieć go totalnie w dupie. Co nie omieszkam bardzo często wykorzystywać. Dobra, zobaczmy, gdzie ta winda prowadzi. Bo skoro mamy skrót odblokowany, to się nie mam co martwić. Tutaj pierwszy dół. Ej, co jest? Co on tu robi? Czemu takie co? Czemu to coś jest w stolicy? Czemu tego jest więcej? Może jednak będę używał tego, żeby cię leczyć za nich. To jest bardziej opłacalne. Żwir. Zajebiście. Useless. Dobra, dwie ręce i jazda. Turun poziomu 9. Tutaj. O, to ładny trap, muszę przyznać. Co? Okej, jest żyjący w śmierci. Czyli tego trzeba na dwa razy albo świętą bronią uderzyć. Klucz kamiennego miecza. To mi się podobuje. To jest ten tamten, co stał, tak? Tak. Dobra, na dół. Coś jeszcze? Chyba za największą ilością trupów. Tam jest przejście. Tutaj jest ślepy zaułek. Kolejna drabina. O, sporo was tu. Jos. Kolejny. Figura zniesiący umysł, czyli przeciwko szaleństwu. Kolejna sytuacja, gdzie jest duża grupka wrogów, a gra tego nie uznaje za dużą grupkę wrogów i nie odnawia mi estusów. Czy tam flaszek łez. Ale na jedno wychodzi. Kolejny skrót. Nice. Gdzie? Gdzie jestem? Co, odkryłem sobie skrót do miejsca, w którym jeszcze nie byłem. To ciekawe. Tak, zajebane woskiem. Trygujące. Dobra, wlakujemy rycerza. Zgarniemy złoty run poziomu 9. Kolejny. O, jest ten wielki smoczek. A tu jest ich dwóch w ogóle! Zajebiście! Jedna flaszka, druga flaszka. Spierdalam! Potrzebuję innej broni. Potrzebuję innej broni. Dobra, potrzebuję mojej kutany. I dodatkowo potrzebuję na nią nałożyć błyskawice. No nie! Zrobiłem unik! Ja pierdolę, jak mnie to wkurwia!
jakoś zamiennik dla tego? Cokolwiek? Nie. A ty, kurde, o tym zapomniałem wam powiedzieć, że pokonałem tych dwóch strażników drzewa na wejściu. Mam tarczę, zobaczmy. Ciężka wielka tarcza wykuta ze złota, noszona przez zakon strażników drzewa, dobrze wyposażonych rycerzy, pobłogosławiona starą inkantacją obronną. Drzewni strażnicy, żywe blanki złotego drzewa są wzorem, do którego dążą wszyscy jego obrońcy. Unikalną umiejętność złoty od przygotuj tarczę, by skorzystać z inkantacji ochrony. Czary inkantacje będą odbijane, a złota moc posłuży do wykonania kontrataków. Okej, tylko to jest tak, to jest niestety wielka tarcza. A jak ją założę, no to jestem, no będę przeciążony. A wiecie co, może by się całkowicie przeżyć na ten set, kurde. Tygla, żeby już to mieć, nie? Będę mógł może z cięższej tarczy korzystać. Cześć, czekaj, jakbym założył sobie tą tarczę, teraz to ściągnął. Nie, ciągle co mam. Musiałbym co najmniej zmienić te... Musiałbym to co najmniej zmienić, bo to jest najcięższe póki co, tego co mam. Dobra, czyli tu wracamy do łuku, wracamy do tej tarczy. To odsyłamy. No i co? Będzie ten tutaj? O, a nie, nie ma go. Dobra, tyle dobrego. No ale okej, zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało na powtórce. Tutaj jest wystarczająco nisko. Ładnie. Dobra, myślę, mogę ich olać tak naprawdę. Czekaj, ja szedłem tu. Nie, ja szedłem tam. Dobra, zobaczmy, co się tu kryje. Tutaj zeskok po dwóch stronach. No, co? 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 What the fuck? Co to? No come on, znowu to gówno! Super, najpierw to było bossem, a teraz jest zwykłym mobem. I zostań tam. Dobra, potrzebuję nałożenia ognia na bro... No kurwa, wypierdalaj! Pierdolę! Czekaj, nałożenie ognia na broń potrzebuję. Czekaj, tu, o, wzmacnia ataki fizyczne. To sobie dziabnę za chwilę. No niestety, jeśli chodzi o smart, mam tylko 4 sztuki. O, 6 w sumie. Bo jak na złość nie mam żadnej inkantacji, która by mi zapaliła broń, ale na niego ogień, na to ogień pamiętam był dobry. Pierdolę, to jest kurwa paskudne. Dobra, zyskać przefokus. O, zaraz. Dokładnie, zaraz pierdolnie. Dobra, schowam się tutaj. Okej, zawsze mogę to szcizować też, widzę. Czy mówię, jakbym miał na przykład płomień upadłego boga, czy ten... Płomień? Nie. No wiecie, no tę kulkę, nie? Ognistą, tę inkantację, no to... No to walka poszła trochę szybciej wtedy. O, pyk! Krwawienie weszło za prawie 4000. Dobra, zaraz padnie. Jeden cios jeszcze. Będzie okej. No! No kurwa, jak na złość nie miałem, kurde, energii. Zdychę. Proszę bardzo. Uuu, złote nasiono. Co i tyle? Oddawaj ładunki flaszki! Ej, no za takiego przeciwnika powinny być flaszki odzyskane! Kamień kowalski, level 6, tu pusto. Kłamca, no pewnie o iluzorycznej ścianie ktoś pisał. Okej, czyli tutaj tylko taki mini boss był po prostu, nic więcej. O, przecież czekaj, tu jest chyba jakieś przejście. Wiadomość. Gdzieś można dojść.
Ale niedaleko, dobra. Okej, okay, tu jest wejście tutaj, do tego, do środeczka. Tam jest taki ważniejszy przedmiot, to z chęcią go sobie obczaję. Kolejny rycerz Reiner. Kolejna drabina! A dobra, ty nie mogę sobie nie skorzystać. Pęknięty garnek, no dobra, to nie jest jakieś mega zajebiste. Bardzo ładnie. Gdzie to prowadzi? Nie mogę zużyć niestety tego runicznego łuku, żeby mieć błogosławieństwo. Bo jest to mi ostatni taki łuk, a wolę sobie to przeoszczędzić. Wymierzanie celu. Uważaj, góra, co? Co jest na górze? Rzekłość bestii i złoty run poziomu 8. Dobra, jestem w tym samym miejscu, co jakbym tutaj zeskoczył, nieco co bym był. Co jest tutaj? Kaptur grzesznika, to chyba już taki mam, tak mi się wydaje. Znaczy, mam kaptur, który podobnie wygląda, ale w sumie nie wiem, czy to jest 1:1 kaptur. Musiałbym sprawdzić. A o to a dobra, o to chodziło z tym uważaj na górę. Skurczyzyństwo, żrej piorun. Na razie szczury są tylko. Chyba do kanałów powoli wchodzimy, o ile już w nich nie jesteśmy. A widzę kolejne te rączki. No, sznureczek, spoko. Dobra, to ogólnie pustawo. Motylki, młode. Uważaj z tyłu. W sensie z tyłu. No stary, no mógłbyś go mieczem sobie kurde przyciągnąć. Aha, to z tyłu. Dobra. Davios. Ikona Godfreya po mojej stronie. Chyba. Tak, tak. Słuchaj, skąd to się to tu wzięło? Skąd się to tu wzięło w ogóle, nie? Dobre pytanie. Coś jeszcze? Przyjrzyj się uważnie. A czemu? A! Okej, okay, już wiem. Nie, no ja pierdolę, kto takie wiadomości zostawia i po co? Dawaj. Dobra, to jak zeskoczę, to już się nie cofnę. Jolo. Walka sztyletów, sztylet ze złotej stali i świętoodporna suszona wątroba. No i drabajna. 40, może już 9 minut na liczniku. I tak błądzę. W ogóle ja miałem iść po te runy, ja mam tam 230 tysięcy runy, ja błądzę dookoła, kurde. Ki wie czego. O! 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 O proszę. Proszę, proszę, jednak dotarłem do tych run. A patrzcie, kurde, państwo. Dobra, czekaj. Najpierw naelektryzować. Zobaczmy, co on powie na błyskawice z zaskoczenia. No, coś tam go bije. Ale poise break, znaczy poise breaka, no. Rozbijam mu równowagę, ale w sensie nie robię mu poise breaka, tylko wiecie, na tyle ma impetu ta błyskawica, żeby przerwać mojego atak. Po nim? Bardzo ładnie. Dobra, szybka wymianka tutaj. A talizman modrych łez. Klub. Powrót do tego. Z tego już mogę zrezygnować. No i dobra. A, tu już jest. Ha, pierwszy cwaniaku. Dobra. Raz. Dwa. Full HP. Pięknie.
Wielka złota tarcza. Spoko. No i moje kochane runki. W ilości bardzo, bardzo, bardzo dużej. Prawie 300 tysięcy tu miałem. Jezu, jak ja bym to stracił, nie? To bym się naprawdę obraził. Co? Jeszcze jeden? I za dużo was? Napadł. Co? Co mi trafiło? Co to było? Taka strzała. Wygląda mi jakiś łucznik postrzelił, ale chyba... Chyba nie. Chyba nie ma tutaj takowego. Ja pierdolę, co? Wszystkie materiały. Aha, szwir, dobra. Kurwa, wspinam się po wielkim, zdechłym smoku. Ja pierdolę. Wyciągam żwir, kurwa, pomiędzy jego... Ja nie wiem, czy ścięgna to jest dobre określenie. Okej, dobra, definitywnie już nie żyję. Smok, o smok, no. Okej, tutaj coś mamy. Dobra, ale tutaj co? No tutaj jak pójdę, no tak tu zaskoczę się zabiję. Tutaj dalej nie pójdę. Tego nie otworzę, no to tu jest tylko przejście jakieś. O, a dobra, ty. Jeszcze takiego rozbiegu. O, nice, bóg runiczny. Świetnie. No ale ja tak poczekam z tym błogosławieństwem. 52 minuty na liczniku mam, surówki póki co. Kolejny rycerz. No i ładnie. O, Baxter za pół HP. No to jest zajebista informacja. Kurwa, i te przecze... Jak mnie wkurwiają te ataki, które oni tak przetrzymują. Aż do kurwa do końca jebanego świata. Jeszcze dalej. Adios. Tutaj złoty run level 11. Okej, zobaczmy. O, za chwilę zaraz będę obok tego gościa, którego mam zaatakować. Zobaczmy, czy to jest jakiś lepszy run. Znaczy lepszy, czy ma inny ten. Nie, dalej ma te służenia jako pierwszemu. Jest miejsce łaski! Dziękować! Dobra. I tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Co my tu mamy dalej? Mamy pulę przyzwania, no to mi się trochę nie podoba. Ale idziemy coraz kurde bliżej i tu, patrzcie jak tu jest, tu widać jakaś wielka arena, na bank tam jest walka z bossem. Może z tym całym Morgotem. Dobra, odpocznijmy w takim razie miejsce łaski. Uuu, Melina! My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement and thus the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength here with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Cześć. O Jezu! Zapomniałem, że jeszcze mogę z nią pogadać na tym polu bitwy! A, kurde! Dobra, nadzieję, że to nie było nic istotnego. Dobra, ładunki dodane. Przydzielenie. Dobra, wiecie co? Dam sobie jednak 10 flaszek leczących i dwie na skupienie, bo kurde, niestety, ale niestety powoli odczuwam fakt tego, że ta jedna flaszka to jest za mało. No to głównie akurat przez to, że stety bądź nie, staram się dość często używać teraz właśnie tych... Staram się dość często używać tych niektórych czarów, no a wtedy jestem trochę w dupie, jeśli chodzi o właśnie walczenie
z czymś innym. Tutaj mam co? Ewentualnie na inkantację mogę dać na buffa sobie jeszcze... Tutaj ewentualnie Klingę Czarnego Płomienia. Ale dobra, Klinga Porządku na razie nie jest nikomu potrzebna. To dajmy sobie... Tak, czekaj, to usuńmy, to też. I tu dajmy sobie tę Szlachetną Obecność. Tak chociaż na krótko do testu, bo chciał zobaczyć. Pokaż mi to. Wiadomo, to z pieczęcią tych boskoskórów byłby lepsze, no ale zobaczmy, jak to działa. Okej. Dobra, czyli to jest dokładnie to samo, co ten strzał ochrony Złotego Drzewa. Tylko w wersji dla Czarnego Płomienia. Dobra, czy mogę z tego zrezygnować na razie? Czarny ogień czy obrażenia błyskawic? A w sumie co ja gadam, czy mogę mieć oba? I tutaj jeszcze coś było, tutaj to, to nie. O, to. To chciałem mieć właśnie. W razie zaskoków większych sobie to striggerować. Dobra, ochronę Złotego Drzewa mogę w sumie zamienić na... To jest ten ból właśnie, że ja kurde nie mogę mieć jednocześnie i Oręża Uczonego, i tych inkantacji, bo nie mam na... ja nawet nie mam broni, która jednocześnie mogła to striggerować sama z siebie. Ja potrzebuję... Ja bym chciał mieć kostur, który mógłbym używać i czarów, i inkantacji. Bo to by było zajebiste. Byś tak jeszcze fajnie skalował, nie? To by było świetne. Ale no niestety. Nie mogę mieć wszystkiego. Na razie idę cały czas tylko w inkantację, no ale... No wiadomo, w przypadku Czarnego Płomienia lepiej mieć Czarny Płomień na podorędziu. No i proszę bardzo, tutaj zaraz blisko będzie ten. Zachodnie mury obronne, a tutaj są wschodnie mury obronne. Uuu, bok tu jest! A to ciekawe. To jeszcze na koniec z nim pogadajmy. Bo jeszcze mamy te jedno przejście do obczajenia. Zobaczmy. Bok, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Cóż to było? Master, did you see it? The herb tree. I don't really have the words for this, but I was so dazzled. I felt something stir in my breast. The herb tree is waiting for you, master. I know it. I do. I feel it in my bones. Dobra, tutaj mam ewentualnie do przerobienia szat, no ale nie chcę tego przerabiać. Dobra, mamy ziomeczka, to akurat spoko, nie? Dobra, no to poza tym, że przejrzeliśmy duży kawałek, no to jednak dalej mamy tę jedną ścieżkę jeszcze do sprawdzenia, tam gdzie mogę przyzwać sobie ducha do walki. Jestem ciekaw, co tam będzie, jednocześnie nie chcę wiedzieć, co tam będzie, ale YOLO. Przetestujemy to, ale... sprawdzimy to, ale to dopiero w kolejnym odcinku ode mnie. Póki co w tym to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring, w którym to być może zawalczymy już z bossem tej lokacji, czyli z tym całym Morgothem. No i zdobędziemy jego wielki run. I może będzie to w końcu run, który będzie zastępstwem dla mojego obecnego. Bo nie powiem, jak ten run Godricka jest nawet okej, no to jednak wolałbym mieć chyba jakiś, no, inny po prostu. No bo ten run Godricka daje mi po prostu plus 5 do wszystkich statystyk. No ale co mi po tym, że mam plus 5 do wszystkich statystyk? Skoro to, nie, z tego co wiem, to po 40 punktach, niestety w każdą statystykę niewiele to zmienia. No dobra. Tutaj wizerunek, czekaj, wizerunek, hej, dobra, nie, jak, dobra, nie, no, ja mam zgarnięte wszystkie z tego wizerunku, ale mówię, on mi służy głównie tylko jako takie po prostu, jako kasa, nie, żeby mieć, no ale dobra, no to tak, to ja sobie zmienię sobie strój na pełny ten strój Stygla, no a w kolejnym odcinku będziemy dalej eksplorować stolicę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!